Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku The Cave. Słuchajcie, ja tak sobie tutaj poza nagraniem mówię, a nie będę was męczyć. Połaziłem sobie. No i tak, tak naprawdę to musimy się jeszcze, jeden kluczyk nam jest potrzebny. I żeby się dostać, no to już będzie wiadomo, o co tu chodzi, bo... Gaz usypiający. Musimy tam tego gościa uspać, że tak powiem. Który tam mierzy do nas bronią. Żeby się tutaj dostać, muszę jakiś tutaj... A, no, ona cały czas tu pieprzy. No, wpisać jakiś kod. Podejrzewam, że kod jest na którejś z tych tablic. Na przykład tutaj mamy wyrzutnie rakiet 12, tylko że to są akurat takie podwójne. Podwójne, nie? Zakłady to są. Menu obiad lotowe. Okej, okay. Darmowe kawałki papieru. Ale czekajcie, a ona też ma tutaj taką tablicę, terminal. I na przykład na tym terminalu są, widzicie tutaj, czterocyfrowe liczby. Można by było wpisywać je chyba wszystkie po kolei. Może by to coś, może by to coś dało. Tu jest jakieś hasło 789, ale to są trzy. I tak sobie pomyślałem, ja sobie tutaj łażę, zaraz wam po coś pokażę. Nie wiem, czy to by był dobry pomysł. Zaraz zobaczymy, czy to przejdzie. Bo jak wejdziemy sobie tutaj do kuchni, to mamy kurczak smażony, nie? Kurczak smażony, dobra. I teraz tak, kurczak smażony. Poczekaj. Aha, bo to ja nie wiem. To najpierw Billy. Billy, co ty masz na tej tablicy? Kurczak smażony. Kurczak smażony macie tutaj, widzicie na tym, na... Na tablicy to jest środa. Kurczak smażony. W środę. No to przejdźmy na nią i zobaczymy, co jest na terminalu. W środę. 8961. 8961. Wiecie, o co chodzi? Może tak. Nie wiem. Może to przejdzie. 8961, tak? Kuźwa. Nie ma to jak tak. Upper hatch disengaged at T-27. Sześć jeden, tak? Dobrze? Dobrze ja to w ogóle. No i? Pięknie. Gaz usypiający. I teraz ten gaz, to słuchajcie, ja bym dał... No ja musimy go jakoś tutaj uspać, tego gościa. Poczekajcie. Teraz nie wiem, gdzie była ta wentylacja? Tu? To tam nieważne. Tak, to było tu. Global target acquisition base complete. Aha, bo ale czekajcie, bo ona się tutaj mamy tu usypiający gaz, ale mogłabyś to na chwilę, ale nieważne, bo chodzi o to, że chcę, żeby on, wiecie, tylko to chciałem zabrać stąd, bo to mi przeszkadza tu bardzo. Teraz zróbmy tak. Gdzie jest nasza koleżanka? Bo możemy przełączyć tutaj ten taki, wiecie, wentylację. Poszło. Może usypianie będzie. Tylko teraz pytanie. Aha, po prostu. Bo byłem. Stykanister. Byłem pewny, byłem ciekawy, czy to nie jest na jakiś czas. Ale mamy to. To było całkiem przyjemne. No tak to rozpracowałem. Czekajcie, bo tutaj coś jest jeszcze. Co to jest? Opka. Szympans. A szympans nam pomoże w czymś? Mógłby na przykład pójść za nami i byśmy go rakietą, nie? Dobra, ostatni guziczek, ostatni kluczyk. Może odpalą tą rakietę, bo nie możemy tam zejść, wiecie o tym. Jakaś mucha mi tu lata. Now I am become death, the destroyer of worlds. Yeah, I read that somewhere. Seems appropriate. No i? Dziwna muza. A co chodzi z tą małpką, ej?
Może zobaczyć, co się tam dzieje, wiecie, na dole. Nie, tu dalej, słuchajcie, masakra jest. Tu dalej masakra jest. Ja tu nic na rej nie zrobię jeszcze. Dobra, to czekajcie. Billy, a ty... Co byś mógł zrobić? Gdzie? Ja nie jestem żadnym intruzem, o czym wy mówicie? Co nie? Aha. By mnie zgniotło. Nie wiem, czy chodzi o to, żeby na przykład wszyscy przekręcili kluczyk, nie? To też tak może być. Tak, chyba chodzi o to, że każdy musi z nas... Dobra, dobra, no bo nie wiedziałem, wiecie? Ale to tak widzę. A słuchajcie, jakbyśmy na przykład dali bananka szympansowi. Bo jeszcze tak sobie myślę, wiecie, żeby... Może pójdzie za nami, wezmę tego banana. One są tutaj chyba gdzieś, tak? Nie, o Jezu, przepraszam. Jak jest taka duża plansza, to już mi się... Plansza. To mi się już skomyli. Dajcie tego banana tu. I to było tu. To było tu? Nie, to nie było tu. Kurde. Missile thrusters idle at 14%. Cały czas to gada, ta kobieta mnie to denerwuje już. Już łeb boli. A dobra, to było tu. E, mapka, chcesz takie bananki? Poszedł. Auxiliary flame suppression pool is empty. Nie wiem co. Czy coś jeszcze muszę mu dać? Idzie za nami. Nie, dobra, 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 dobra. Chodź. Missile coolant stable at minus 14 Celsius. Dobra. No ona musi wejść na górę jednak. Nie wiedziałem, że to tak działa. Ja myślę, że chodzi też coś o tą małpkę, wiecie, że będzie trzeba ją chyba jako taki... astronauta. Na próbę. Nie ma tej małpki tu. Launch key engaged. Launch key engaged. Insert guidance system to commence launch. Zainstaluj system naprowadzania? Gdzie małpka? Ej, chodź. Bo ta małpka chyba bardziej musi nam pomóc. Global target acquisition phase complete. Chyba, że po prostu jakoś mam to położyć. Wiecie, bo to... A, tu nie można. Caution. Slippery when wet. Nie idzie z nami. Jak to zrobić, żeby ewentualnie gdzieś tą naszą małpkę poprowadzić? Może tu by poszła z nami? Idziesz z nami? Nie, tu nie. To może z tej strony? Może ona się sama ruszy. A dobra, idzie, idzie, idzie. Idzie z nami, dobra, chodź, chodź. Global target acquisition phase complete. Idziesz. Chodź, chodź. Zobacz, jakie fajne tu rzeczy są. Aha. Dobra. No, dobra, mamy to. Guidance system installed. Boże, cały czas mucha mi tu lata, tak? Ale wiecie, taka malutka owocówka, wiecie o co chodzi? Zaraz mi do gęby wleci. Nie wytrzymam. Insert and turn launch keys. Launch key engaged. Launch key engaged.
Launch key engaged. Mamy to. All systems go. Małpka musi być, nie? Minus 5. 4. 3. Booster harness decoupled. 1. Nuclear missile launch commenced. Estimated death toll is 100 million. Jezu! With an error margin of 2. Nie chciałem tego. Please wash hands after launching missile. Zabawni są, nie? Winda dała radę. Chodźcie na dół. What we just witnessed may seem like horrific and pointless destruction, but if you step back and take in the big picture, you will surely see that the lives of 100 million people pale in comparison to being able to spelunk a little further. What's done is done. No tak. To prawda. Co się... O to się nie odstanie. No i to by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o chyba laboratorium. Stary znak. Drzwi oświecenia mogą być otwarte. Wyłączenie przez prawdziwego mistrza. Brama. Ucieczka do jaskini. O, czekajcie, mamy sekrecik. Nieograniczony budżet wojska. Dostała niezłą kasę. Kurde, nasza pani profesor. A słuchajcie, a tu? Co tutaj, takie rzeczy są jakieś? Tu też coś do poczytania, poczekajcie. A tu? Stary znak. Dla spokojnego umysłu najlżejsze ze spraw może być najcięższe. I pytanie, czy my chcemy iść tu? My chcemy iść tu? Gdzie my chcemy iść? One się pewnie, słuchajcie, wszystkie te rzeczy łączą, bo tu chodzi o to, że każda z tych plansz należy do jakiejś jednej z tych naszych postaci. Podejrzewam, że to, na przykład jakbyśmy poszli jakąś inną postacią, to byśmy na przykład przyszli tędy, nie? Ja myślę, że to o to chodzi, ale no, jakby rozwiązania każdej z nich mogłyby być ciekawe. Na przykład tutaj możemy, widzę, że zrobić coś, co moglibyśmy na przykład spaść. Zaraz zobaczę, czy po prostu, czy spadniemy, jak będzie nasza trójeczka na tym mościku. No niekoniecznie. Podejrzewam, że chodzi o ten kamień, który jest z tamtej strony, nie? Moglibyśmy go tutaj zrzucić. Dobra. To jednak jedna jedyna droga to tu. Sprawdźmy, co my tu mamy. Brama. I tutaj widzę, że to chyba chodzi o mnicha. Wycieczka do jaskini. Aha, tutaj. A słuchajcie, jak mi ten mnie coś zeżre? Oczywiście, że tak. Już widzę, że rekiny tam. Ale wiecie co? Kurde, szkoda by było, żebyśmy stąd odpływali, jak mamy tu... O, ci już są tutaj. Jak mamy tutaj jakby... Brama... Brama mistrza. No dobra, fajnie, wszystko fajnie, ale... A właśnie, a może to wykorzystamy? Poczekajcie. Może ten wspornik jakoś tym moją tym. No bo ewidentnie widać, że chodzi o to, żeby ten kamień spadł na ten most. Nie my, tylko kamień, nie? Ja mam nadzieję, że to też jest tak zrobione, że... Nie, nic tutaj nie może nasza koleżanka zrobić. Szkoda. Chętnie po prostu bym, wiecie, ani popchnąć, ani nic tutaj nie można zrobić. To też nie. No dobra. Jest jakby dalsza część jakby tego wszystkiego, więc chciałbym, no. No chciałbym. Hmm.
A jakbym tak coś tutaj na przykład? Tutaj, o, na przykład o to. Też nie. Mhm. No nie mam innej drogi, słuchajcie. Nie mam innej drogi. Muszę iść tutaj. Chyba. Dwie panie niech będą. Płynie. Hey, anyone know any sea shanties? 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer. Oh, that's more a bar song than a sea shanty. Ooh, okay. I've got one. 99 bottles of rum on the wall, 99 bottles of rum. Okay. Żaden z nas, żaden z naszej postaci nie, nawet nie spojrzała w ekran. Dżungla, jungle. O, jakiś tutaj. Whoopee! I'm rescued. Rescued? Shut up. After years on this blasted island, I can finally leave. Finally leave. Shut up. Shut up. Shut up. I'm going to go collect my stuff and get my beloved dog Spanky so we can skedaddle. Beloved dog. Shut up. Okay. Well, from stuck in a cave to marooned on an island stuck in a cave, things aren't exactly looking up for our friends now, are they? No, they're not. Więcej wody trzeba nalać, to już ewidentnie widać. Rozejrzymy się troszeczkę po wyspie. 3-hour tour. 3-godzinna wycieczka? A czemu? Dobra, papuga niech zostanie. Prosta rura. Dawaj mi tę rurę. Piraci, tak? Piracka flaga. Coś tam. Nie wiem co, ale coś. Uuu, ciepanie. Jest i piosek nasz. When you get that boat of yours to the other side of the island, give me a shout. And I'll join you for the big rescue. Big rescue! Shut up. Not sure how to break it to that adorable old hermit, but their boat only seats 3 people. Might I suggest to our 3 friends that they move the boat across the island very quietly? Quietly? Shut up! Any progress moving that boat? Time's a ticking. After years on this blasted island, I can finally leave. Dobra, dobra. Shut up! Na razie nie wiadomo, co będzie robić tutaj nasz... Co oni tutaj zrobią. Zrzuciłem, słuchajcie, coś. Aha, dobra. Cały czas mam tę rurę. Nie wiem, co oznacza... Co by tutaj... Dobra, na razie ona niech sobie tu zostanie. Dobra. A jeszcze wiecie, co bym chciał zobaczyć? O, jest. Billy, a weź przekręć tą drugą. O tą. A nasza pani doktor, słuchajcie, nalała się woda może tu? No niekoniecznie. Trzeba wszystko sprawdzić, nie? Co zrobiły flagi? No są, żebyś wiedział. Czy może te koło tu przestało? A nie, płynie za cały czas. Aha. A słuchajcie, a tu na dół, co tu jest? Aha, dobra, nie ma tutaj, nie było pytania. Co to mogło zrobić? Tu? Dobra, też coś. Okej. Aha, idą, dobra, idą. Dość spora wyspa, nie? Dobra, tutaj widzę, znowu też trzeba będzie coś przekręcić. Zakręcić, przekręcić. Zanęcić. Uuu, ciepanie, pudełko krakersów i puszka kukurydzy. Krakersy to może pobudzę. Tutaj na pewno trzeba dać tą rurę. Wow. Czekajcie, zrobimy tak.
Dobra, no bo widać, że trzeba tutaj dokończyć. Dobra. Ty przekręć to. No i... Aha, nie przejdę tu. Aha. Aha, okej. No dobra. Cóż tu jeszcze takiego jest? Jest jakaś tutaj... Może to będzie ugasić jakoś. A tu na górze? Tutaj patrzcie, ile tego jest. Tutaj chyba też jeszcze potrzebujemy tych kawałków tej rury. Aha. Ja najpierw idę tu pooglądam. Co tu ciekawego. Czy my dojdziemy do tej... Tutaj też. Wow. I co, mamy tylko tą jedną... Dobra. To może tak. Daj mi ten kawałek tej. A tu co tu jest? O, tutaj też coś jest. Ale pod wodą nie możemy, aha. Aha, to jest to. Dobra. I ona tutaj może zrobić takie rzeczy. No. Ale to może później. Nie teraz. Dobra, no to trzeba kawałek tej rurki odpiąć. A tutaj, a tu, czekajcie, a z tej strony? Tu możemy... A, dobra, tu jest... To jest sekrecik. Patrzcie, tutaj też jest kawałek rury. A to jest Billy. Złamane serce, biedny. Tak bardzo chciał miłości. Tak bardzo... Tylko L. Tak bardzo chciał... Nie będę już nic mówić. A tu? No. Ale to by poszło tu. Się rozwaliłem. Chryste Panie, naprawdę. No, tutaj będziemy musieli manewrować tymi rurami, to pewne. Dobra. Czyli poszło tu. Do tej ściany. No i gdzie mogło jeszcze pójść? A byśmy tu na dole? Czy stąd przyszliśmy? Nie, tu mnie nie było. Tu jeszcze można coś zrobić. A to? A jak to chodzi o to, żeby tamte, słuchajcie, flagi wszystkie, o Jezus, ile tutaj biegania. Aha, a tutaj to jest to, co moglibyśmy tu przejść. Po tym nie można chodzić? Nie, dobra. Aha, czekajcie, ale ona może zrobić ten, Indiana Jones. To weźmiemy od razu sekret, to jest jej sekret oczekiwania na odpowiedni moment. No i ona wzięła, wysadziła. Chciała wszystko dla siebie. Niedobra, powiem wam. Bardzo niedobra by nasza bohaterka jest. No. Taka niefajna. Chciała się pozbyć swoich znajomych. Każdy coś ma za uszami, nie? Ciekawe, co tamte postaci. Tutaj można chyba podskoczyć do góry. Aha, czyli to robi to. A mogę zabrać? A nie mogę już. Czyli tu musi zostać to. Okej. Czyli to musi tu zostać. A nie było po drodze jakiś jeszcze rur? A to nie jest jakiś skrót? W sensie... Nie pozwalają tam. Bo tak pomyślałem, że wiecie, że... A to wygląda na jakiś balon. Że do góry można by było. Wiecie, o co chodzi? Nagrzeje się. Nie było jakichś rur jeszcze po drodze? Tylko ta jedna? Serio? Tutaj można by było się pozbyć tej wody jakąś. Dobra. Tutaj właśnie daliśmy już tą jedną. A mogę ją na przykład wyjąć jeszcze, czy już nie? Bo tamtej się nie da. A tą? Można. Patrzcie. Aha, ale... Cały czas tak, jakby tak samo, nie? To spróbujmy zrobić tak, że jeszcze tutaj coś damy. Tej kawałek tej rury. Tam jeszcze puszka kukurydzy, nie? Pamiętajmy o tym.
A tu? Ha, okej. Może teraz? Puszka kukurydzy i coś tam jeszcze było. Dobra. Mamy to zalane. Czyli mamy już skrót. Zabiorę to i wcisnę tam. Naprawdę? Wow, nie mogę tego zabrać. A, okej. Myślałem, że tam można dać. Wiecie, z powrotem do tego rozwidlenia tam. Dobra, a tutaj możemy się wrócić. Dobrze. Polly wants a cracker. Stupid parrot. No widzicie, już wszystko wiemy. Czyli tak, ona tu. Ja bym zrobił tak. Billy, weź jeszcze ty tutaj tą flagę też jedną. O Jezu. A pani doktor, zaraz zobaczymy, czy jest w stanie zrobić... No to przejdzie, tak? Dobra. Bo tam takie beczki były. Ja chcę zobaczyć te beczki. Czy my możemy je jakoś... Jeszcze to było niżej? To było tu. Dobra. Kość udowa. Po co mi ta kość udowa? Co myślicie, żeby tutaj na ten most? A, tak, bo tutaj tą wodę trzeba przepuścić. Dobra. Tylko pytanie na przykład, ile tych beczek chcemy, nie? Zaczy? I co nam da ta kość udowa? Pani doktor, tylko pani profesor, nie? Ale zabiorę tą kość udową, chociaż nie wiem na co. No i tak, papuga nam powiedziała od razu, że chce krakersa. No to tam była paczka krakersów. Może ta papuga nam w jakiś sposób pomoże jeszcze, ale nie wiem do czego na razie. Na razie zróbmy tyle, ile tutaj, prawda, potrafię i... Kość udowa. To chyba nic więcej nie spadnie, tak? Dobra. Czy kość udowa może służyć jako pochodnia? Na przykład? Gdzie można by było coś odpalić ewentualnie? No bo ewidentnie... Musimy pozbyć się tej wody tu. Tam na razie nic nie zrobię i nie zagaszę. Tutaj widzicie, że nie ma tej, nie możemy tutaj na razie nic dać, więc nie wiem o co chodzi w tym. Rura nasadowa, okej. Czekajcie. Okej. A to co tu na dole było? Aha, ten nasz... Krócik i to jest ta, że musimy się pozbyć tego. Dobra. Aha, i tu jest ten skrót. No dobra. Co można by było ewentualnie... A słuchajcie, a ten właśnie, ten dziadziuś... On miał jakieś ognisko? Może odpalec? Miał jakieś ognisko tutaj? Nie. I'm after time in dog years. Makes Whoopee! It... I'm rescued! Rescued! Shut up! Shut up! A pies pójdzie z nami? No bo widzicie, kość chciał. After years on this blasted island, idzie z nami? Finally leave. Finally leave! Shut up! Shut up! No nie, pies nie idzie za nami. Myślałem, że pójdzie. Ale... To jest jakaś myśl. Ja na razie tą kość tu zostawię, bo to chodzi o to pewnie, że chodzi o tego psa, że musimy go... Tak samo chyba chodzi, jeżeli chodzi o krakers... Spadłbym. To coś z tą papugą. Zabierzemy sobie te rzeczy, bo to jest, wiecie, puszka.
Krakersy, dobra. Co to można by było? Teraz zobaczymy, co ta papuga. Krakersy. Nie wiem, co miałaby niby ta papuga nam tu pomóc. Gdzie jesteś? Uciekła. A nie. Mamy ją. Dobra, dobra, mamy ją. To ja jeszcze wezmę tę puszkę kukurydzy, chociaż nie mam pojęcia, do czego miałaby nam się tu przydać. Ale wiecie, zawsze to dobrze mieć, bo ja widzę, że tutaj... Kurwa, przepraszam. Niektóre przedmioty można użyć, a niektóre nie. No ale jak już tutaj dają... Puszka kukurydzy. No jaką cholerę mi ta puszka kukurydzy? Może jakąś rurę z tego zrobić? Wiecie, o co chodzi? Bo tam my jednak potrzebujemy tej rury, nie? Ale fuks. Tu już nie potrzebujemy przyciskać tego. Komu, po co komu ta puszka kukurydzy? Night to C6. After years on this blasted island. Patrzcie, tam na górze to jest. Dobra, mam to. Shut up. Mam to. Dobra, to już wiem, co robić. Idziemy tam z powrotem. Mogę tędy? Mogę chyba, nie? Dam radę tędy? Chyba tak. Nos mnie zaswędził. Będę zły. to było chyba wyżej, nie? Wyżej, wyżej. Tu majtki z drutu. Tutaj jest to, dobra, tam było na dole. No właśnie, bo jak to jeszcze zrobić, żeby można było wybuchnąć to, nie? Tutaj jest, ale ja nie wiem, czy to coś da. A, poszło. Dobra, jeden tu. A ona, dobra, niech pójdzie tu. Ciekawe, gdzie nas to doprowadzi. Kość udowa. Dawaj to. Gdzie on może pofrunąć tym balonem? Tutaj? O tu? O, gdzieś na górę? Bo to chyba jest ta dziura, wiecie? Tak, to jest ta dziura. No dobra, zaraz zobaczymy, gdzie, jak wysoko się to wszystko unosi tu. Billy, jesteś na tym? Jesteś. Dobra, ty trzymaj. A Billy idzie do góry. No i gdzie idziesz na przykład do góry, no? A tu? Po jaki czort? Po jaką cholerę ty tu idziesz do góry? Jest to swego rodzaju jakaś winda. Ale jaja. Na jaką cholerę to? Tutaj się już nic nie da. Po co ona ma? No dobra, a na przykład... czy tak spytam, papuszka jest już nasza, tak? Tylko pytanie... Po co? Ja się pytam, po co? A powiedzcie mi, jak ja na przykład upuszczę te krakersy? Ona idzie ze mną? Jest cały czas. Czemu? A nie chcesz. To chodź. Jeszcze raz. Dobra, to czyli ona tylko i wyłącznie jest z nami tu. W tych rejonach. A... Przepraszam. To chodź jeszcze raz. Gdzie będziesz tu? Będziesz tu jeszcze gdzieś? Papuszko. Nie ma już innych. Cholera. Czyli ona jest potrzebna nam tylko tutaj na górze.
zobaczymy, co tu można z tą papugą zrobić. Psa i papugę możemy coś tutaj, no nie wiem, przekupić, albo jaki czwart. Any progress moving that boat? Gdzie jest papuga? Time's a ticking. Gdzie papuga, ej? When you get that boat of yours to the other side of the island, give me a shout. No, już będziemy cię wołać, już. Big rescue! Shut up! Shut up! A gdzie jest ten? Słychać papuga, ale nie ma ten. As soon as you get that boat to the other side of the island, me and Spanky are out of here. Whoopee! I'm rescued. Rescued? Shut up. Shut up. Hmm. I wonder if the dog is ranked. Hmm. Co z tą kością? Jeszcze tak sobie pomyślałem, że... Boże... Trochę roboty, bo nie wiem właśnie jak to odpalić. No nie ma tutaj, ewidentnie nie ma nic, co moglibyśmy... Może ona coś tutaj potrafi? Co by to można było zrobić? A co się dzieje tutaj na dole w momencie, kiedy my przekręcamy tą wajchę z tą wodą? I dlaczego mi papuszka zniknęła? Nie widzę jej, nie wiem o co chodzi. Czyśmy ją pogonili, czy jaki czwart? Pokaż. A, tak to wygląda. No dobra, to już było. A, czyli to jest to samo cały czas. Tak to wygląda, słuchajcie. No nic tutaj, że tak powiem, szaleństwa nie ma, nie? Szału nie ma. Czyli tutaj nic nie podpalimy. Jak zrobić, żeby to tutaj... Żeby to wysadzić w powietrze? I dlaczego ten pies chce tą kość? Słuchajcie, będę kończył. No będziemy kminić w następnym odcinku, no bo co? Generalnie bardzo mi się podoba ta plansza, ale... Mam wątpliwości co do właśnie do tamtego kamienia, czy będziemy mogli się wrócić. Chyba już nie. Właśnie o to chodzi, że pewne rzeczy, pewne jakieś by zagadki, zależy którą postacią pójdziemy, no zostają pominięte. I to jest też właśnie, cholera, szkoda, że to tak jest, bo... Znaczy tak, szkoda. Jeżeli to tak jest, to będziemy jeszcze sobie grać, bo zacznę wszystko od początku i wezmę trzy inne postaci, nie? I tyle. Absolutnie. Żeby... A jest ten. Król bije F7. Jest papuga jednak, dobra. Tylko co ten pies, dlaczego ten... After years on this blasted island, I can finally leave. Shut up. Shut up. Dlaczego ona nie... Nie chce jej, nie chce ten... Dlaczego ten pies nie chce tej kości? Nie wiem dlaczego. I do czego nam ta papuszka? Patrzcie, a teraz się już boi? A nie, jest, dobra, mamy ją. Do czego to mogłoby być? Knight to F6. He's leaving his queen exposed. When you get naughty, that boat naughty. Of yours to the other side. But what do I know? I'm just a cave. And I'll join you for the big rescue. Big rescue! Shut up! Shut up! What I wouldn't give for a checkers board. I don't believe. Shut up! Shut up! I ciekawe do czego nam jest. A jakbyśmy tak. Czekajcie, poszli stąd, bo w ogóle poszlibyśmy stąd, to ona by nie gadała może do niego. Nie wiem, czy to w ogóle jest jakiś sens. Czy to ma w ogóle jakiś sens? Bo zabieramy ją, wiesz, i on nagle nie będzie słyszeć, słuchajcie. Ten tutaj na razie, dobra, niech będzie. No i pokaż.
When you get that boat of yours to the other side of the island, give me a shout. What the hell is castling anyway? It was probably made up on the spot by some king who was about to lose, and now we've been stuck in this silly move for 500 years. Bo jest jeszcze, mówię wam, ta puszka kukurydzy. Puszka kość udowa i puszka kukurydzy. A chciałbyś na przykład kukurydzę? Nie. Dlaczego mogłaby być ta puszka kukurydzy? Strasznie mnie to tak, wiecie, tutaj ciekawi wszystko. Ale fajne to jest, podoba mi się. Puszką kukurydzy tutaj zjechała. No nic, będziemy kminić. No będziemy kminić, no co? Tutaj właśnie też nic nie zrobię raczej. Bo tutaj tylko mogę. No, no, no. Też. A jest tu jeszcze coś? Nie, nic tu nie mogę zabrać. Okej. Puszka kukurydzy. Aby coś nabrał do tej kukurydzy. No a co, może coś nalać? Ale po co mielibyśmy tą wodę tu mieć? No właśnie, tu mi się tylko cały czas topi. No i... cały czas jest to samo, puszka kukurydzy. Nic się tu nie nalewa. No. Zresztą po co mielibyśmy nalać tą wodę? Dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. No nic, no ja wiem. Będziemy tu myśleć, co tu dalej robić, nie? Ale fajnie, fajnie tutaj. Już poznaliśmy przynajmniej całą tą wyspę. No. Co tutaj jeszcze można by było ewentualnie porobić? Może jakoś tak poza nagraniem jeszcze pochodzę i jakiś znajdę pomysł, tak jak właśnie zrobiłem to w dzisiejszym odcinku. Na samym początku. Tak może tutaj też coś porobię. As soon as you get that boat to the other side of the island, me and Spanky are out of here. Whoopee! I'm rescued. Rescued? Shut up. Shut up. When you get that boat of yours to the other side of the island, give me a shout, and I'll join you for the big rescue. Big rescue. Shut up. Nie idzie. I tak myślałem, że może z papuszką pójdzie albo co. No ale nie. A słuchajcie, o Jezu. A z tamtej strony nie ma takiej opcji, nie? Ja tutaj spadnę, tak? Ona tutaj spadnie i się zabije. Tak. Cholera. Dobra. To F6. After years on this blasted island. Dobrze. Trzymajcie się i do następnego odcinka. A tygodnia, nie? No. Cześć!